Witam w kolejnej bitwie, w kolejnym odcinku. Porobiłem trochę nowy pomysł. Jak widzicie, jestem w miarę już przygotowany. Więc teraz nie powinno się za bardzo levelować, tylko postacie demony właściwie dostają najwięcej z tego levelu. Nie złączę. Ja widzę, że jest tak zrobione, że jeden punkt więcej daje jakby się bardziej mnożyły te korzyści niż dodawały, czyli to jest ciekawe. Aha! Blood wine. Chyba zamienię to manę i życia. Bo jakby patrzeć, ile zadaje ten force jar, to szaleje. A jak na końcu muszę mieć jakieś różnice między tym 30 a 40 poziomem. To jest nowy demon. Fajnie można sobie zostawić te ściany czary, nawet jeżeli one nie były w tych demonach początkowych. Ale to te czary to można zmienić podczas walki. To mi się drużyna to zmieni. Oni chyba dostają jeszcze bonusowe statystyki do tych ataków, nawet jeżeli nie są te statystyki pokazane normalnie. Zastaram się ten mikrofon mieć już bliżej. Być może miałem źle ustawiony ten telefon. O, dużo może się. Źle ustawiony ten mikrofon, ponieważ nie wiem, czy ja powinienem sobie założyć, że ja powinienem nagrywać na największym dźwięku, a nie na takim, co ja normalnie oglądam czy i słucham. Tak się podnośniłem we komputerze i na tym wszystkim. No to trochę mnie lepiej słuchać, bo to już kurde, tak się podnośniłem na tym mikrofonie, że to aż mi ten zegarek było słychać, jak to nagrywacie. No, widzę, że teraz z tego się zabierają na 2 do 5 losowych ataków, a nie, dobra. Bo już myślałem, że to jest 2 do 5, ale zrobione tak, że no jest 3 przeciwników. Dwóch do pięciu na wszystkich przeciwnikach, jeśli każdy przeciwnik może być dwa razy atakowany. Nie wiem, jak to. Jak ja to rozmyślałem? Myślałem, że każdego idzie po kolei. Tego, co atakuje, no, ile to zostało? Raz, dwa, trzy, cztery. Później z tego, co zostało, to właśnie te 5 ataków przechodzi następny. W ogóle wąż butelce sakę. Taki kwiatny angel. Myślę, że to ma szansę wszystkich zaatakować. O,
что... Nie, nic... Nie przelosowo, tylko przy 2 do 5 tak na całą drużynę, bo to... Nie jest określone dokładnie, jak te ataki działają. Nie chodzi o to, że przyłączymy demonów, żeby nie łączyć demonów, które mają... No właśnie. Jak... Czy wszystkie demony, jeżeli mają podobny level, dostaną lepszy level? Jak się łączy na ten, no to zawsze będą miały ten sam level końcowy, jak jest pokazane, plus te statystyki. Nawet zazwyczaj się powinno łączyć demony, które są te mniejsze levelowe, podstawowe. I na ten, jak tam mają. Jak na razie to się... Sen. Sprawdzam wszystkie te, co nie mają. Podblokowane jakieś umiejętności, to w tym czasie będę lepiej wiedział, czy używać ich, czy nie. To ten, no, zablokowany diat jest podstawowym czarem. Ja teraz nie ma sensu, to już na początek zadaję. To zaraz wszystko załatwię. O, to właśnie pokazało, że cały ten... Wszystkie te ataki poszły w jednego przeciwnika. A ja myślałem, że to jest 2 do 5. Ale że te 5 jest pewne, ale te... Nie jest pewne, że na przykład od 2 do 5 na tym przeciwniku, na przykład te 5 ataków się rozpocznie i przy najmniejszym to, że po 2 ataki na jednego przeciwnika i na końcu 1. Tak to... No, kosztowałoby dużo. Tylko na początek się opłacało. No bo to koszty ściąga. No, można tylko nie na 3 bitwy użyć już. A jak to wszystko pójdzie w jednego, to się nie opłaca. Ale jutro będzie mnie słychać lepiej. Jak patrzę, muszę się strasznie podgłosić. Nagrania to... Jak ja słucham, to mi się wydaje, że mnie słychać dobrze. A jak później się sprawdzę na nagraniu, to jednak to już inaczej wygląda. Muzyka zagłusza. Tak, że najlepiej się opłacać tym mrożem przeciwnika, bo to jeżeli... I to ogień... Jest jeszcze najgorszym umiejętnością jak na razie, bo ma, nie ma żadnego efektu. Już wiatr ma lepszy efekt, ponieważ ma instakilla dla przeciwnika, który rozumiem jest zabrożony przez te dwa efekty, jakie jest elektryczność i luft. A im wszystkim dałem się zrozumienie takie. No to jest dobre. Jesteśmy pośrednio tym, a na tym... Nie... O, ja mu pozwolę. Na tym miał wylecieć.
Gdzie zaatakowałem i miałem minusowy. To jest bug czy coś? Nie mam pojęcia. No to tylko kasa. Gdzie patrzę, że... To już jest dziwne, bo niektóre przepisy... Niektóre przepisy pokazują, że muszę połączyć wysokolevelowe demony, żeby stworzyć. Tam patrzę, jakie są najmniejsze, no i... No i lipa, niektóre to trzeba po prostu złączyć z tych samych, jak są te same, albo jakieś, które nie mają jakieś, nie wiem. Muszę mieć jakiś katalizator. Ale ten katalizator chodzi o pomoc w odpornościach czy umiejętnościach, nie wiem. Chwila, przestawię się. Być może też coś z tym... O, tak powinienem siedzieć. A wtedy się boję, że mikrofon spadnie. No, jak patrzysz, że całe to nagrywanie to tak prowadzi się do modlitwy. Takie zwykłe pojedyncze bitwy, to mi też zagrają jakąś odrobinę czasu. Jakoś mi się nie za bardzo chcę samą do siebie nagrywać całej serii, kiedy ja widzę, że tylu fajnych typów nagrywa i mają lepszy głos. No, na przykład to. Nie, to ze wszystko. A on ma siódmy. Z czego ja mam go złączyć? O, ogrym. Otóż, o, takim mógł go złączyć. Nawet jeżeli nie wiem, to widzę jaki to jest typ, to wiem jaki ma level. Czasami pokazują, że no, łączyć tego i z tym. No to tak jakby nie. I to jest też, aha, że pierwszy to dodaje najwięcej statystyk, a drugi to dodaje do tych statystyk najwięcej, co ma na największy ten. Czyli jak miał więcej niż może dodać, to będzie brał na priorytet jego podstawowe umiejętności. Tego tak nie łączę, bo to... Tych, no nie będę brał takich słabych. Wybrać, ale... Przepraszam. Nie widzę sensu. No dobra, mam nadzieję, że tym razem mi pójdzie, bo tu... Też chciałoby się coś innego porobić w tym samym czasie. Na przykład porobić misję. No to do zobaczenia i chyba napiszcie, co tam o tym myślicie. Wiem, że to na razie chyba to samo. Nawet to taka gra. No to pamiętam.